Naprawdę są tu osoby, które nie wiedzą, jak działa podryw na kasztana? No to już wiemy, który fragment wywołał oburzenie. Dobra, chłopcy, real talk na chwilę, słuchajcie. Dobra, zobaczmy ten kontrowersyjny materiał pana Gotena. 1100 łapek w dół, 800 w górę. To jest zaskakująco ostre like ratio. Rzadko kiedy się takie widzi na YouTubie. O, jest nawet 49-minutowy komentarz do tego na jakimś kanale Druga Strona Medalu. Chyba nie wydaje mi się, żebym kojarzył ten materiał. Ale jak rozumiem, jest to komentarz na ten film. No dobra. Ale to jest zabawne, że za każdym razem, jak Van Goten robi opiniotwórczy materiał, to kończy się to właśnie taką dramą. A potem mam wrażenie, że po prostu macha ręką i przez następne 12 miesięcy, odliczając jeden dzień, kręci luźny entertaining content i to znowu oni, a potem znowu go nachodzi, a zrobię sobie jakiś światopoglądowy materiał i znowu drama. To jest któryś raz, jak to widzę. Dosłownie chyba co roku jest coś takiego u niego, gdzie jest jakaś gówno burza w komentarzach sroga. Albo dziwnych odmętach manosfery z mrocznym ambientem w tle, ruchomą grafiką z chłopem tak zwanym... To jest prawdziwy kanał? Stań się bossem. Stary. Gościu, aż muszę to sprawdzić, czy jest kanał Stań się bossem. O mój Boże, jest kanał Stań się bossem. Gość zrobił dosłownie kanał i nagrał 14 filmów na temat, który ja robię bez żadnego wysiłku od dzieciństwa. Dosłownie od najmłodszych lat nie miałem żadnego problemu z byciem bossem. A typ sobie o tym zrobił kanał. XD. Wartościowi mężczyźni wiedzą, w jaki sposób ignorować kobiety. Żyjesz w Matrixie. Obudź się. W grę wchodzą znacznie większe siły. Tak z własnego doświadczenia. Poznałem wielu facetów, którzy robią gigantyczne kariery, zarabiają nawet miliony niektórzy. I proszę państwa, ci ludzie generalnie mają w dupie takie tematy, bo są zbyt zajęci staraniem się, żeby być dobrym w swojej profesji, doskonaleniem swojej działalności, swojej firmy i dbaniem o to, żeby być najlepszym w fachu. To im zajmuje po prostu za dużo czasu, żeby się skupiać na tym, jak być bossem i zarządzać kobietami w swoim otoczeniu. Ich format jest tak przejaskrawiony, tak groteskowy, że to, że gromadzą wokół siebie, biorącą to na serio publikę, jest jednocześnie absurdalne. To jest zabawne, bo tworzenie takiego kanału jest 100% wizerunkowo bezpieczne. Na jakikolwiek temat nie założycie takiego kanału, to nic wizerunkowo nie stracicie. W najgorszym wypadku po prostu kanał A będzie miał gorsze wyniki, więc kanał B będzie robił lepsze. Co więcej, nikt tutaj tego nie powiedział, ale bardzo zabawna jest perspektywa, że ta sama osoba prowadząca na przykład kanał Stań się niezniszczalny albo Stań się bossem, może prowadzić kanał typu dla silnych, niezależnych kobiet, no nie? Że dosłownie kompletnie w drugą stronę, wyśmiewając takie treści. Bo to może prowadzić dosłownie jakiś biznesmenek w garniturku, dziękuję Maja, który ma w dupie to, kto go ogląda i chce kosić AdSense'a. Więc założę sobie kilka kanałów, które jeszcze się nawzajem będą dramować. Ludzie, przecież to jest genialne. Nie, tak, jest dosłownie, taki Onet Kobieta. Ta sama osoba, która prowadzi takie kanały, mogłaby prowadzić kanał typu Onet Kobieta i jeszcze dramować ze sobą te dwa kanały. Wytykać sobie uwagi jakieś, że tu jest niedoskonałe to. I sam to wszystko pisze. Chyba jak ja mam łeb do biznesu. Te kanały mają w dupie takich... Znaczy, wierzę, że kanały robione przez sztuczną inteligencję, tak, mają kompletnie w dupie swój target audience. I autentycznie wierzę w to, że osoba, która prowadzi taki kanał prowadzony przez sztuczną inteligencję, może mieć takich kanałów kilka, każdy trafiający do innego audiensu o kompletnie innym światopoglądzie. Nie wydaje mi się to niemożliwe. Prowadzonych w sierpniu 2022 roku pierwsze dwie dekady nowego tysiąclecia były przeprowadzone. 55% mężczyzn do 24 roku życia doświadcza głębokiego poczucia samotności. Kurde, ja tutaj muszę powiedzieć, króle moje, szefy, będzie git. Tak serio, no, w sensie, może być ch**wo czy coś. Jestem kiepski w takie przemówienia, ale w każdym z was jest król. I jeszcze będzie pięknie dla was. Tego wam życzę. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Pokolenia wynika, że ponad połowa Polaków doświadcza poczucia samotności. Ponad 1/3 Polaków nie ma nikogo, do kogo mogliby się zwrócić. Ja pierdzielę. A 55% Dajcie mi to jeszcze raz. Badanie wykazało, że większość badanych odczuwa samotność. 54%. Z nich uzyskało wynik, to jest 54% z nich uzyskało wynik na zrewidowanej skali samotności RUCLA powyżej średniej dla populacji badanych. Z wyników uzyskanych na skali wynika, że to mężczyźni doświadczają większego poczucia samotności niż kobiety. 42,99 dla mężczyzn, 41,45 dla kobiet. Co więcej, okazuje się, że grupą doświadczającą samotności najczęściej są młodzi mężczyźni. 65% mężczyzn w wieku 25-34 oraz 57% mężczyzn do 24 roku życia uzyskało wynik na skali samotności wyższy od średniej. Jakie znaczenie ma to, że dziewczynki od najmłodszych... Oglądałem kozackiego TikToka jakiś czas temu, na którym biegnie małpa
jakaś taka mała małpka, małpka typu mała, która trzyma bobasa małpkę, biegnie z tym małym małpiszonem, tak tu zapieprza i rzuca nim w bok i robi dwa backflipy. Przepraszam. Nie wiem, dlaczego strasznie chciałem to opowiedzieć w tym momencie. Ale tata grzebiący przy aucie albo reklamy filmu z żołnierzami, którzy do siebie strzelają, to jest częsty widok. Dziewczynki się przytulają, dotykają, mówią jak się czują. Wiem, że to może nie jest ten wiek, o którym mówimy, ale pamiętam, że na mojej komisji wojskowej był odtwarzacz filmów, tak zwany telewizor, z podpiętym urządzeniem do odtwarzania kaset VHS. I leciał Rambo. I to było, kuźwa, tak abstrakcyjne doświadczenie, że siedzimy tam kilku tych chłopaczków, wszyscy trochę przerażeni tym, że zaraz nam każą siurka pokazać i będą oceniali, czy jesteśmy zdrowi, a wszyscy inni będą się gapić nam na tego siurka. Bo tak sobie wyobrażaliśmy komisję wojskową, co okazało się być odległe od prawdy. Tak czy inaczej, wszyscy byliśmy tam przerażeni, a na telewizorze właśnie takim, jaki teraz widzimy, leciał Rambo. Nie. Ale palec w dupie był, ja miałem. No to chyba tylko ty, no nie? Znaczy, śmieję się, oczywiście słyszałem, że coś takiego może się wydarzyć, ale nie miałem motywu palcem nurkującym w odmętach ciała. No ja mam kategorię A, Pawełku, niestety. Szylek pisze, ja mam taki apel do wszystkich, nie prowadźmy bezsensownych konfliktów pomiędzy płciami. Musimy zauważyć, że i kobiety, i mężczyźni mają swoje problemy i nie można lekceważyć żadnych z nich. Wiesz co, ja myślę, że generalnie tutaj nawet taki apel jest niepotrzebny, bo czat jest na tyle mądry, że 99% tego czatu i czatu na Twitchu się z tobą zgodzi, bo raczej każdy jest tutaj świadomy, że problemy są różne i to, że ktoś ma jeden problem, nie umniejsza temu, że druga osoba ma drugi, albo w danym momencie jedna osoba może mieć więcej problemów, albo jedna grupa ludzi, a chwilę później druga, no nie? No ale to właśnie wyróżnia ludzi, którzy mają otwarty łeb, że nie trzeba im mówić takich rzeczy i nie jest to dla nich w żaden sposób szokujące. O kurwa, Jezus Maria! Paweł, odstaw alkohol! Czy mam dzwonić interwencyjnie w tym momencie? Stary, źle kliknąłeś! Łapkę w dół się daje kawałek dalej! No dobra, dziękujemy panie Pawełku! Jak ktoś na Twitchu nie wie, o co chodzi, to Paweł Lakarnum właśnie sfinansował 50 osobom wspierającego, co kosztuje 50 razy 15. Mogliby powiedzieć, że 500. Że 500. Ja ci przelewam pieniądze, żebyś jutro kupił za nie piwko na malowanie studia. No dobra, będziemy malować. Paweł się wprowadza do tego samego studia, gdzie jestem. Będziemy sąsiadami z pracy. I obiecałem, że razem będziemy malować. No nieźle, no. Wiesz co, wydaje mi się, że znajdę jakieś piwo w budżecie 750 zł. Dziękujemy, panie Pawełku. W psychologii społecznej nazywa się to zjawisko błędnym określeniem źródła pobudzenia. Innymi słowy, faceci, którzy mieli pełne gacie po spacerze po przerażającym moście, interpretowali swoje silne emocje jako zauroczenie kobietą, która podbijała do nich po tej pięknej przygodzie. To jest swoją drogą plus jeden. Też takie poczucie adrenalinki jest moim zdaniem jak najbardziej obecne w bardzo wielu sytuacjach w życiu. Typu jedna rzecz wyjdzie, to potem jest taki dobry dzień, no nie? Że przez to, że zrobiliście jedną rzecz, której się nie spodziewaliście, że zrobicie, to taki high trwa i wszystkiego się łapiecie, niczego się nie boicie. Czy uważacie, że doba TikToka wpłynęła na waszą samotność w sposób, jeżeli odczuwacie, że jesteście może samotni? Czy uważacie, że doba TikToka wpłynęła na to negatywnie i pogorszyła to? Kompletnie szczerze, w sumie ciekawe pytanie. Proszę o nie tak, nie, tylko z uzasadnieniem. Czy doba szybkich social mediów otaczających z każdej strony? Ja uważam, że się do tego przyczynia, kompletnie szczerze, w moim życiu, bo łatwiej jest uciekać w jakieś takie zatracanie się w niekończącej się ruletce kontentu, niż zająć się rzeczywiście czymkolwiek produktywnym, co często wiązałoby się z kontaktem z jakimiś innymi ludźmi. Działa to na mnie źle. Wiem, że działa to na mnie źle. Bardzo mi się nie podoba, że ostatnio znacznie więcej scrolluję media społecznościowe. Mindless scrolluję media społecznościowe. I troszkę tęsknię za tym, że jeszcze pół roku temu kompletnie nie miałem takiego brzydkiego nawyku. To się stopniowo wkrada. Tak samo jak z uzależnieniem od YouTube'a, co przychodziłem, pisze Hebron. No właśnie dla mnie YouTube nie jest problematyczny, wiesz, bo przez to, że YouTube ma dłuższą formę, to ja muszę świadomie w mojej głowie wydzielić, że co najmniej te 15 minut poświęcę na oglądanie czegoś. Dlatego YouTube na mnie źle nie działa. Ale jak kwestia jest tego, że zaglądając na TikToka albo Instagrama wiem, że mogę poświęcić 15 sekund, to kurde, panie, 15 sekund to jak za darmo. Wchodzę, scrolluję, pół godziny później, nie wiem, co się właśnie stało z moim czasem. Widzę, że dużo osób ucieka po ciężkiej pracy wianuszek się do mało wymagającego kontentu. No wiesz,
wiesz, to jakby kwestia, to, że coś ci zapewnią rozrywkę po ciężkim dniu pracy samo w sobie nie jest złe, aczkolwiek taka ruleta kontentowa ze zmieniającym się co 3 sekundy treścią i skokiem dopaminy, jak trafisz na coś fajnego, IMO nie jest najzdrowsza. Ja już rzeczywiście wolę się skupić na jednej dłuższej treści. Ale widzę, że różne opinie, że nie jest tak... Zobaczmy, na Twitchu zrobiliście sobie pola. Na Twitchu z kolei 86% zagłosowało, że pogorszyło się to. Wśród mężczyzn zaś singlami jest aż 47%. Młodych singli jest więc ponad dwukrotnie więcej niż singielek. Wygląda na to, że co najmniej... Czekajcie, jak to jest... Znaczy... Procenty mi się nie zbijają troszkę? Co tu się stało? Tutaj robi się naprawdę świetnie. Zapytaliśmy młodych o ich status związkowy. Wśród kobiet 46% jest w związkach nieformalnych, 30% w małżeńskich, a singielkami jest prawie 20%. Wśród mężczyzn zaś z singlami jest aż 47%, 34% jest w związkach nieformalnych, 15% w małżeństwach. Czekajcie, bo trochę nie rozumiem, o co chodzi. Ja też nie wiem. Dlaczego mamy 30% kobiet w związkach małżeńskich i 15% mężczyzn w związkach małżeńskich? Jest tyle lesbijek? No, na to by wychodziło, no. Innego rozwiązania nie widzę. Ja nie widzę. Przeczytaj do końca. Młodych singli jest więc ponad dwukrotnie więcej niż singielek. Wygląda na to, że co najmniej 1/4 młodych mężczyzn nie ma żadnych szans na znalezienie partnerki, bo one są już zajęte, mają kilka lat starszych mężów lub partnerów. Bo to o młodych. Dobra. Mój mózg wyparł to, że to było słowo młodych, a to rzeczywiście trochę sprawia, że całość nagle zaczyna mieć sens. Dziękuję, macie rację. Różnica wieku to wyjaśnia. Ja już myślałem, że... Słuchajcie, potężne panie homoseksualne zaczęły dominować świat. Jest, no najgorsze scenariusze z TVP, no nie, się sprawdzają. Skąd on bierze te dane? No właśnie, o ile nie pokażę na koniec filmu, to tutaj się muszę zgodzić z zarzutem z komentarzy, że no przydałoby się, żeby te dane były przytoczone, bo tych danych się robi bardzo dużo, tych screenów się robi bardzo dużo. Oczywiście większość z nas nie zajrzy w te publikacje, to jednak dobrze, jak takie publikacje się linkuje, bo później fajnie jest po prostu zweryfikować, no nie? Że coś nas bardziej zaciekawi, chcemy się wczytać. Dziwne jest to, że akurat Van Gotten tego nie zrobił, bo sprawiał zawsze wrażenie gościa, który bardzo pilnuje takich rzeczy. No może zapomniał, pojechał na święta i zapomniał, no mimo wszystko mam nadzieję, że to uzupełni, no bo to tak, w takim materiale to jest po prostu bardzo potrzebne. Znam ludzi, którzy poznali się na Tinderze i tworzą wieloletnie związki albo są zaręczeni, chodzi raczej o... Nie wiem, ktoś lepiej jest z metodą na kasztana, no nie? Sam w sobie Tinder właśnie taki marketplace, trochę to jest smutne. Kasztan, aktywność fizyczna, musicie znaleźć kasztana najpierw, pochodzicie po parku. Naprawdę są tu osoby, które nie wiedzą, jak działa podryw na kasztana? Dobra, słowem wyjaśnienia, bo ktoś tutaj znak zapytania dał. Jak działa podryw na kasztana? Jest to legendarny podryw, polegający na tym, że pierwsze musisz znaleźć jakiegoś kasztana, po drugie szukasz jakiejś wybranki albo wybranka twojego serca, podoba ci się jakaś dziewczyna na przykład. Idziesz w jej stronę, rzucasz kasztana, tylko nie zrób jej krzywdy, debilu, rzuć delikatnie, tak żeby tak poleciał i tak, wiesz, pyknął ją. Ona się obraca, co ten patrzy, widzi kasztana. I ty wtedy mówisz, siema, to twój kasztan? Ewentualnie możesz podejść, jak nie jesteś zarzucaniem w ludzi kasztanami, to możesz podejść i po prostu dać tego kasztana i tak też z pytaniem. Siema, to twój kasztan? Także to jest legendarny podryw. Nikt tego nigdy nie przetestował, podobno działa. Jasne, nie, ja myślę, że tak kompletnie szczerze, ja myślę, że kasztan jest tak absurdalnie zmemowanym do granic możliwości sposobem podrywu, że jakbyście tak szczerze, kompletnie wyszli dzisiaj na ulicę z kasztanem, oczywiście w zimę będzie ciężej, i rzucili w kogoś lekko kasztanem i zapytali się, ma to twój kasztan? To jest dobry opening do rozmowy, no kurde no. Słuchajcie, to naprawdę nie jest głupie. Może nie rzucajcie w ludzi, ale tak podejdźcie i zapytajcie się, ma to twój kasztan? No kurde, to jest tak zmemowane, że myślę, że osoba by najpierw wybuchła śmiechem, a potem w sumie to, no nie wiem, byłaby zajarana sytuacją. Ja bym się strasznie śmiał. Geologów tak jest z kamieniami. Wiesz co? Słuchaj, w średniowiecznych wioskach też tak jest z kamieniami. No, jak ktoś jest mańkutem na przykład, albo jest podejrzany o bycie wiedźmą, to też robią taki podryw z kasztanem. Najlepiej zbiorowy podryw z kasztanem, tylko trochę mocniej rzucają. Znaczy, myślę, że jak wyślesz zdjęcie na Tinderze kasztana dziewczynie i zadasz jej to pytanie, to zadziała. Gdybym ja był dziewczyną, to dużo prędzej odpisałbym gościowi, który wysłał mi zdjęcie kasztana dosłownie, niż 30 innym gościom, którzy tego dnia napisali, hej, siema, odpiszesz. Tak intuicyjnie, no. Jeden się przynajmniej postarał i się jakoś wyróżnił. Sama zostałam wyrwana na kasztana i nawet już jesteśmy zaręczone. No i miłość to jednak piękna rzecz. Widać, że nigdy nie w Tindera, bo na Tinderze nie da się wysyłać zdjęcia, to sorry. Znaczna część mężczyzn łyka czerwoną pigułkę. Red pill jako odpowiedź.
No to już wiemy, który fragment wywołał oburzenie. Cofnijmy. Dobra, tu jest napisane, jakie jest badanie, a w innych tak było? Może nie zwróciliśmy uwagi. Jest tutaj napisane, słuchajcie, na dole. Tutaj nie jest napisane. Tutaj, dobra, okej, okay, bo ja się zastanawiam, czy on może po prostu na ekranie pochował odniesienia do tych oryginalnych materiałów źródłowych, ale raz to widać, raz nie. Twoją drogą, ta statystyka jest tak absurdalna, że szkoda gadać. Czy wy widzieliście, jak wyglądają wasi starzy? Czy wy kiedyś wyszliście na ulicę i widzieliście, jak wyglądają pary, które chodzą po ulicy? Dobra, jestem w stanie zagwarantować, że całe oburzenie, które się pojawiło po tym filmie, całe to, że powstały jakieś komentarze na ten temat, że ludzie w komentarzach się kłócą, to jest treść od 12 minuty. Samotnym i zdesperowanym mężczyznom można łatwo coś sprzedać, na przykład pseudo samorozwój. 1597 zł. Jaka suma potężna. Dane do przelewu za kurs, system drania. Jak w silny sposób droczyć się z kobietą, aby zaczęła cię pragnąć? Jak ekscytować kobietę sposobem prowadzenia rozmowy? Sposób prowadzenia rozmowy i ton głosu używany przez drani z caps locka. Co musisz robić, aby kobieta prosiła o więcej twojego zainteresowania? Dobra, chłopcy, real talk na chwilę, słuchajcie. Ja rozumiem, że czasami nie wiecie, czasami jesteście zagubieni, ale kuźwa, myślcie o mnie co chcecie, możecie mnie traktować jako złego lewaka z YouTube'a. No i co, ja was nie przekonam, ja już nawet nie chcę was przekonywać. Natomiast to, co wam powiem, jeżeli jakaś kobieta się kiedyś dowie, że zapłaciliście 1597 zł za kurs jak być draniem, to nie będzie dobra reputacja do podrywania, więc... Słuchajcie, dranie, musicie być dyskretnymi draniami, tak? Czy po kursie drania dostaje się plakietkę jak prawo jazdy? A to jest dobre pytanie. Jakbym ja zapłacił 1597 zł za kurs drania, to chciałbym mieć dyplom bycia draniem. Drań na poziomie A2, no nie, że mówię drańsko, ale takie dopiero podstawy draństwa. Albo drań C1, już tak prawie native w byciu draniem. Będę jak z Pawłem zakładaliśmy kanał Wydatne Chłopaki i pocięliśmy sobie stos kartek na takie malutkie segmenciki, na których były napisane różne człony, typu właśnie Wydatne Chłopaki, ale też były dranie, dużo. Więc istniało ryzyko bombowe, że rzeczywiście nazwalibyśmy się Wydatne Dranie, jakbyśmy się tutaj wylosowali. No ale słuchajcie, los jest sprawiedliwy i uważam, że Wydatne Chłopaki było bardzo, bardzo dobrym losu. Uprawnienie na wózek widłowy lepsze od kurs drania? No oczywiście, że tak, skrysz. Ja się zgadzam 100%. Słuchaj, jak jakaś laska nie poleci na to, że masz kurs wózka widłowego ze sobą, to znaczy, że... Nie warto twojej uwagi, stary. Plus, kobiety przychodzą, odchodzą stale, a ty wiesz, że kurs na wózek widłowy z tobą zostanie. Sam się zastanów, młody mężczyzno. Ale tutaj Laura napisała na czacie, a co jak chłop ma kurs Freeza? No nie, no jak ma kurs Freeza? Dziewczyny, kogo byście wolały? Chłopa, który zrobił kurs na wózek widłowy, czy chłopa, który zrobił kurs Freeza? Nie są uczeni, jak budować relacje i stąd te problemy związkowe. Ik i kult piękna też ma jakąś rolę owc. W sumie ciekawe bardzo spostrzeżenie, dziękuję za twoje donaty. Takie do rozkminki, ale widzę, że dużo osób w ogóle proszyły na czacie. Teraz może nie widać, bo wszyscy piszą wózek, ale jak był pierwszy, to dużo osób bardzo się zainteresowało tymi rzeczami. Pytaj go o parę rad. Zapytaj się, brachu, no jest taka sprawa, może to jest wstydliwe trochę, ale mógłbyś mi trochę doradzić i k***a, jak tylko zamienicie to w kolejne wojny. A to tak w sumie kompletnie szczerze, kurde, good guy tip. Autentycznie. To jest fajne. Promowanie takiego podejścia generalnie typu braterstwo, nawet z nieco obcymi osobami. Zajebista postawa. Szanuję przekaz na koniec, że rzeczywiście jest to dobry krok i miejmy nadzieję, że dużo osób będzie po prostu nawzajem sobie pomagać fajnie. Ale to taki typowy siłownia to, gdzie ludzie się boją iść na siłownię, bo zostaną wyśmiani, a się okazuje, że te największe straszne koksy to najbardziej pomocni ludzie świata, którzy po prostu chcą dobrze, bo sami kiedyś byli tam, gdzie ty. Także w tym miejscu szacun dla wszystkich ludzi, którzy wyglądają groźno jak ja pierdzielę, ale z drugiej strony są najlepszymi ziomkami, którzy zawsze ci przytrzymają... sztangę. To jest case troszkę też ludzi, którzy chodzą na jakieś sztuki walki i uczą się być potężnymi wojownikami, ale właśnie dlatego, że wybrali pokój i nigdy nie zdecydowaliby się użyć swojej siły na osobę, która byłaby na przykład dla nich niemiła. Ćwiczą tylko po to, żeby wiedzieć, jak się obronić i właśnie dlatego, że gardzą przemocą. Respekt dla takich ludzi. Wujek zawsze powtarzał, z papierami na wózek widłowy dużo prościej zaparkujesz w magazynie i w koledze. Święte słowa wujka.